Cześć, witajcie na kolejnym wideovlogu Skrzyniem. Dzisiaj postanowiłem poruszyć temat, który gdzieś już tam kiedyś pojawił się w mojej głowie i myślę, że jest najwyższy czas, żeby zmontować na ten temat materiał. Ponieważ wbrew pozorom jest to ważny temat, jak tytuł sugeruje, kibice, ostatni bastion niepodległości. Dzisiaj chciałem się troszeczkę pokłonić nad środowiskiem kibicowskim. Kilka aspektów się złożyło, która skłoniła mnie do tego nagrania. Przede wszystkim, jak pamiętacie, jednym z celów, dla którego założyłem swój własny kanał na YouTubie, było to, żeby zacząć odkłamywać zakłamaną pseudorzeczywistość i pokazywać pewne rzeczy takie, jakie one są i niekoniecznie takie, jakie nam się podobają. Oczywiście z tego powodu również w moją stronę leci ogromny hejt. Ale ja się tym nie przejmuję. Jak już zawsze mówię, moje nagrania mogą oglądać tylko ci, którzy tak naprawdę są otwarci na wiedzę, nie zarozumiali, nie myślą, że podjadali wszystkie rozumy i tak naprawdę, którzy chcą przeanalizować to, co ja mówię, dlatego że ja zawsze powtarzam, ja jestem niedoskonałym człowiekiem, ja mogę się mylić, ale zachęcam dlatego do samodzielnego myślenia. I w swoim zaciszu domowym możesz przemyśleć, ile ten cały krzyni ma racji, co tak naprawdę wciska kity. Natomiast ja się staram jednak używać i weryfikować źródła informacji, z których korzystam. Przede wszystkim staram się docierać do brutalnej rzeczywistości. Jednym z takich zakłamanych środowisk bez wątpienia jest środowisko kibicowskie. Wobec których na pewno była narracja, że to są kibole, naziole, faszyści i inni, co oczywiście okazuje się być nieprawdą. Być może mnie jest to troszeczkę lepiej zrozumieć, bo choć sam fizycznie nie uczestniczę w tych różnych środowisku kibicowskim, to jak widać zresztą po plakatach widocznych w moim tle, i co wielokrotnie też podkreślałem na swoich nagraniach, że jestem ogromnym fanem piłki nożnej, natomiast z różnych powodów no, nie uczestniczę w tym środowisku. Aczkolwiek jest to środowisko kibicowskie, które jest bliskie mojemu sercu. Dlatego postanowiłem się troszeczkę pokłonić nad tym zagadnieniem i troszeczkę przedstawić faktów odnośnie środowiska, które w mediach głównego ścieku jest ogromnie zakłamywane i przedstawiane w bardzo złym aspekcie. Akurat się skłoniłem teraz do tego nagrania. Ponieważ się zbliżają mecze reprezentacji polskiej, 11 listopada gramy mecz towarzyski z Ukrainą, żeby było śmiesznie, w Chorzowie, czyli w moim mieście. Niestety smuci mnie, że wszystkie mecze są bez udziału kibiców. Mecz ważny i nieprzypadkowo, bo tu już nie chodzi o to, czy my tam lubimy, czy nie lubimy Ukrainę, przede wszystkim ze względu na banderyzm, bo aspekty historyczne to jest zupełnie inna w ogóle sprawa. Mówimy chociażby z punktu widzenia czysto piłkarskiego. Otóż Ukraina między innymi w Lidze Narodów gra z takimi reprezentacjami jak Hiszpania. Przypomnę, że obok Szwecji jest to jeden z naszych rywali na Euro 2020, który zostanie rozegrany w okresie wakacyjnym w roku 2021. Przypuszczam, że niestety bez publiczności, ale to się jeszcze okaże, no ale raczej nie sądzę, żeby się to zmieniło. Mam nadzieję, że się mylę. Więc jest to rywal przede wszystkim piłkarsko na naszym poziomie.
Przede wszystkim jest to rywal, który pokonał u siebie w Lidze Narodów taką reprezentację jak Hiszpania, czyli naszego rywala podczas Euro 2020. Więc tym bardziej jest to mecz towarzyski pod względem piłkarskim arcyważny. Tym bardziej, że pozostali rywale to są oczywiście Niemcy, których przedstawiać nie trzeba. I Szwajcaria jest to zespół o potencjale piłkarskim, jakim są Szwedzi. Przypomnij, że na Mistrzostwach Świata Szwecja ze Szwajcarią w Rosji w 2018 roku zagrali ze sobą w 1/8 finale. Mecz się zakończył zwycięstwem 1-0 dla Szwedów. Natomiast pod względem piłkarskim to tak naprawdę każdy z tych rywali mógł wygrać i tak naprawdę każdy przegrać. No, w 90 minutach lepsi okazali się Szwedzi, ale naprawdę poziom wcale nie pokazywał, że Szwecja jest lepszą drużyną. Równie dobrze mogli ten mecz przegrać. No ale wygrali, no ale Szwecja to jest bardzo niewygodny rywal i też jest naszym przeciwnikiem obok Hiszpanii na Euro 2020. Więc jak widać, wybór naszego sparring partnera wcale nie jest zły. Obawiam się, że mecz nie do końca będzie aż taki intrygujący. Z tego względu, że na pewno w polskiej reprezentacji zagra kilka młodzików, którzy po tym meczu jadą na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji, no ale powoli trener Jerzy Brzęczek tą młodzież wielce utalentowaną wdraża w dorosłą piłkę. I powiem Wam, patrząc na rozwój naszych młodych piłkarzy i to, co oni osiągają, no transfer Modera za 11 milionów do Brighton City, Karbownik też do Brighton, ale za 4 miliony, chociaż wszyscy się spodziewali, że jednak droższym piłkarzem będzie Karbownik. Tu jeszcze mamy przecież Jóźwiaka, Białka i wielu, wielu piłkarzy w wieku od 18 tam do 21 lat, którzy rzeczywiście mają wielkie aspekty i chciałem Wam powiedzieć, że ta reprezentacja, jeżeli ci młodzi dorosną, pewnego dnia, może nie na tym turnieju, na pewno nie na tym turnieju, być może na następnym lub jeszcze następnym, śmiało stwierdzę, że zdobędziemy tytuł Mistrza Europy. I możecie się ze mnie śmiać, uważać, że to jest niepoważne, ale ja nie pamiętam, kiedy ostatnio młodzież tak wkraczała w dorosłą piłkę, że praktycznie oni już są jednymi z fajnie zapowiadającymi się piłkarzami. Przypomnę, że nasze trio z Borussii, Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek za młodu wcale takimi piłkarzami nie byli. Oni po pewnym czasie dopiero dojrzali, a teraz mamy. Oczywiście mogą się zmarnować, tak jak w przypadku Bartosza Kapustki, który też pokazał swoją wielką klasę, wyjechał do Leicester City i można powiedzieć, że piłkarsko zdechł. Teraz się próbuje odbudować w Legii Warszawa. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast z racji tego, że obserwujesz od dawien dawna, jestem wielkim fanem piłki nożnej, aczkolwiek nie traktuję piłkę nożną jak Boga, bo niestety to się zdarza. Są takie osoby i nad tym też ubolewam, ale śmiało twierdzę, że to jest reprezentacja, która pewnego dnia będzie mistrzem Europy. Mistrzem świata nie sądzę, ale myślę, że powtórkę, czyli zdobycie trzeciego miejsca na którymś mundialu, jak najbardziej jest to realne, jeżeli oczywiście rozgrywki piłkarskie do tej pory będą, no bo przecież widać to, co się dzieje na świecie. Widać, że zmiany są, nadchodzą potężne i tak naprawdę nie wiadomo, jaką rolę odegra w tym wszystkim piłka nożna. Więc na pewno rozgrywki w Lidze Narodów są taką inspiracją, żeby w końcu swoją wizję na temat kibiców przelać na to nagranie wideo. To jest taki pretekst. Natomiast przypomnijmy, że potem gramy i z Włochami na wyjeździe, i z Holendrami u siebie. I przypomniałem, że gramy o awans w Lidze Narodów. Ja wcale nie żartuję. W poprzedniej sezonie walczyliśmy o utrzymanie i spadliśmy. Tylko że nadeszła reorganizacja dywizji A w Lidze Narodów. Zwiększono z 12 drużyn do 16 i pozostaliśmy w tej dywizji. A dzisiaj mamy realną szansę awansować, ale rywali, mamy naprawdę znakomitej klasy, bo myślę, że choć matematycznie jeszcze żeśmy się nie utrzymali, to myślę, że z punktu widzenia jednak mimo wszystko pozostaniemy w tej dywizji, czyli już żeśmy
coś zrobili i mamy faktycznie realną szansę na awans. Niekoniecznie awansujemy, bo i Włosi, i Holendrzy to są naprawdę znakomite ekipy. Przypomnij, że Holendrzy grali w finale Lidze Narodów, gdzie przegrali, o ile dobrze pamiętam, po rzutach karnych z Portugalią. 90 po 90 minutach było 1-1. I to Portugalia została zwycięzcą pierwszej edycji Ligi Narodów, a dzisiaj mamy szansę zagrać w najlepszej czwórce zespołów z Europy. Przyznam szczerze, takiej postawy, żebym się nie spodziewał, ale cieszę się, że tak jest. I to nie jest tak, że my żeśmy sobie to po prostu grali. Rzeczywiście postawa piłkarska tej reprezentacji pokazuje, że to jest sprawiedliwa walka o ten awans. Niekoniecznie nam się to uda, ale pod względem piłkarskim nie odstajemy ani od Holendrów, ani od Włochów. I to dobrze się zapowiada. Paradoks polega na tym, że pandemia chyba nam uratowała mistrzostwa Europy w piłce nożnej, bo prawdopodobnie gdyby się planowo odbyły, to ja się zastanawiam, czy my byśmy w ogóle wyszli z grupy. A w tej chwili widzę, że jeżeli ta reprezentacja utrzyma formę i kondycję, na pewno będziemy o to walczyć. A to, czy awansujemy, to już jest inna bajka, bo nie zawsze to się udaje. To też dużo zależy od formy innych rywali. Natomiast pod względem piłkarskim nie będziemy odstawać. Pytanie brzmi, kto jeszcze do nas dołączy. Przypomnijmy, jeszcze trwają baraże. Naszym czwartym rywalem będzie zwycięzca tak zwanej ścieżki B barażów. Przypomnijmy, została tam Irlandia Północna, która wyeliminowała po rzutach karnych Bośnię i Hercegowinę, czyli zespół, z którym my gramy jako czwartym zespołem w Lidze Narodów, gdzie żeśmy dwukrotnie wygrali, 1-2 na wyjeździe, potem 3-0 u siebie. I z drugiego meczu Słowacja, która po bezbramkowym remisie z Irlandią wygrała w rzutach karnych 4-2. Kto będzie rywalem? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że lekkim faworytem są Słowacy, ale przypomnijmy, że z Irlandią Północną graliśmy na Euro 2016. Tam żeśmy wygrali ledwo 1-0, ale 1-0 z tą reprezentacją ledwo wygrała również Niemcy i pokonali Irlandczycy 2-0 Ukraińców, którzy wtedy nawet nie dali radę strzelić bramkę. Irlandia jako jedna z najlepszych drużyn z miejsc trzecich awansowała dalej. Potem odpadła chyba z Francuzami grając, ale to mniejsza z tym. Natomiast Słowacja, powiedziałbym, to jest lekki faworyt i chyba najbardziej nieobliczalny zespół, którego, można powiedzieć, bym się bał, żebyśmy z nimi grali. Natomiast w tej chwili chciałbym właśnie, żebyśmy zagrali ze Słowacją. Przypomnę eliminację do Mistrzostw Świata w 2010 roku, które były w RPA. Słowacja najpierw w końcówce meczu pójdzie u siebie w Bratysławie, gdzieśmy prowadzili 1-0, strzeli nam dwie bramki, wygrali ten mecz 2-1, a potem ostatni mecz w grupie pokonali nas 1-0 po samobójczym golu Seweryna Gancarczyka, ale to była raczej niefortunna interwencja, no ratował sytuację. Słowacja wtedy pojechała na Mistrzostwa Świata. Polacy zakończyli w fatalnym stylu, ponieważ byliśmy przedostatni w grupie, byliśmy lepsi tylko od San Marino. Wtedy również Irlandia Północna była wyżej, no i Czechy i Słowenia. Słowenia, która po barażach wyeliminowała reprezentację Rosji. Wtedy tak jakby trzecia drużyna mistrzostw Europy wcześniejszych. Przypominam, że mecze o trzecie miejsce na mistrzostwa Europy nie są rozgrywane. Ale gdyby tak było, no to pewnie by Rosjanie o to walczyli. Słowacja potem wyszła z grupy kosztem Włochów. Więc jak widać, jest to bardzo niewygodny rywal i myślę, że taka lekka rewanż nad Słowakami, tak samo lekki rewanż nad Szwedami by się przydał. Przypomnę, no Szwedzi eliminację do Mistrzostw Europy w 2004 roku w Portugalii, między innymi pokonali nas 2-0, 3-0, ostatni mecz przegrali nieoczekiwanie z Łotwą i to Łotysze zagrali w barażach i żeby było śmiesznie, Łotysze wyeliminowali wtedy reprezentację Turcję, wtedy trzecią drużynę Mistrzostw Świata i Łotwa pojechała na Mistrzostwa Europy, niespodzianka, a my żeśmy zajęli trzecie miejsce. Gdyby jednak Szwedzi zagrali poważnie mecz, to byśmy my grali w barażach.
Więc można powiedzieć, mamy takich dwóch rywali, na których chcemy wziąć taki, powiedziałbym, piłkarski odwet, tym bardziej, że mamy reprezentację, która mogłaby to uczynić. I to tyle na temat, jeśli chodzi o czysto piłkarską recenzję. Przejdę teraz do meritum sprawy. Zanim przejdę, to powiem, no jest jeszcze jeden powód, dla którego tak brać kibicowska jest mi bliska i dla którego niestety cierpią swoją opinią, gdzie są niestety publicznie znieważani. Chodzi o to, że ja jestem fanem militariów. Interesuję się wojskowością, historią Wojska Polskiego. Również jestem fascynatem broni palnej. Nie mam pozwolenia na broń, ale chodzę na strzelnicę. No, troszeczkę pandemia przeszkodziła mi plany, ponieważ chciałem zrobić kurs instruktora strzelectwa, ewentualnie kierownika strzelania i gdzieś się tam o strzelnicę załapać w przyszłości pod kątem zawodowym. Uczestniczyłem w rozgrywkach ASG, uczestniczyłem, bo pandemia oczywiście też pokrzyżowała plany. Więc jakby to powiedzieć, taka wojskowość jest z punktu widzenia mojego hobby. Natomiast historia Wojska Polskiego o dziwo przeniosła się na stadiony piłkarskie. Nie mówię, że wszędzie, ale niestety prawdę o naszym bohaterstwie, naszych żołnierzy, w tym przypadku tak zwanych żołnierzy wyklętych, próbuje się zakopać pod ziemię. Natomiast były środowiska, które na to nie pozwoliły. I tymi środowiskami są właśnie środowiska kibicowskie. Mimo mojej sympatii, która się już wcześniej narodziła do piłki nożnej, zanim jeszcze pokochałem wojskowość, nie jestem żołnierzem zawodowym, jakby ktoś pytał, nie jestem w ogóle w służbach mundurowych. To potem tak fajnie mi się to wszystko położyło. Moja pasja z piłką nożną i pasja z wojskiem. I zacząłem się temu środowiskowi przyglądać. I dlatego myślę, że mogę przedstawić obiektywną wizję tych ludzi, tak naprawdę znieważanych. Bo ponieważ jak wchodziłem głębiej, dlaczego te środowiska tak wojskowość promują, a to był mój punkt zaczepny, dla którego się środowiskami tymi zainteresowałem, bo wcześniej jako młody mokos, wiadomo, oglądałem telewizję, ciągle mówiono o jakichś zamieszkach kibolskich i tak dalej. No ja jeszcze pamiętam aferę, jak kibic Wisły Kraków rzucił nożem na stadion piłkarskim i w głowę oberwał zawodnik wtedy AC Parmy Dino Baggio. Jaka była z tego afera, więc można powiedzieć, za młodu już troszeczkę do tego środowiska nabrałem dystans. Ale potem zacząłem obserwować, jak wchodziłem w tę wojskowość, że to jest środowisko, które zaczyna bardzo pięknie pielęgnować tradycję Wojska Polskiego. No i wtedy byłem troszeczkę tak zdziwiony. Ale zamiast ich oceniać, postanowiłem ich przeanalizować. No i doszedłem do pewnego wniosku. Środowiska piłkarskie nie są jednoznaczne. Są tam bandziory, takie jak ten cały Misiek, który rzucił ten nożem. Tacy, którzy chociażby wykorzystują klub do przemytu narkotyków i tak dalej. Takie sytuacje się zdarzają i nie ma co ukrywać. Też nie wszyscy kibice są tacy sami. Nie ma sensu porównywać kibiców na przykład osób z Chorzowa, gdzie mieszkam, na przykład osobami z Gdańska, gdzie są to zupełnie dwa różne oblicza kibiców. I na pewno czyli widać, że względem miastami to też nie idzie w parze. Są kibice, gdzie ten tak zwany patriotyzm rzeczywiście jest mocno zakorzeniony i są środowiska, gdzie niestety, tak jak u mnie, dominuje propaganda tak zwanego ruchu autonomii Śląska, gdzie jest to oczywiście niemiecka opcja mająca zrobić ze Śląska takich, jakby to powiedzieć, buntowników, którzy chcą oddzielić Śląsk i przywrócić do macierzy, czyli do Niemiec.
bo tak niektórzy uważają, że to Niemcy są macierzą. Oczywiście znam te zajawki historyczne, ale dzisiaj nie będziemy na ten temat poświęcać czas. Ale tak naprawdę chodzi o rozbicie państwa polskiego i zdaję sobie z tego sprawę. Ale to może temat na inny czas. Więc jak już powiedziałem, no, są środowiska, które są ze sobą spójne i nawet wewnętrzne w tych środowiskach, którzy chodzą w szalikach jednego zespołu, no tu mam akurat szalik, czy to będzie fajnie widać, nie, Polska, tak, biało-czerwoni, czyli naszej reprezentacji, o, sobie założę, żeby nie było. I tak będę występował. Więc jak widzicie, są, jeżeli mamy szalik, na przykład tam z jakiegoś, widzimy kibiców, szalik, który reprezentuje konkretny klub z konkretnego miasta, to wyobraźcie sobie, że nie wszyscy są tacy sami. Są z nich patrioci, są z nich biznesmeni, są wśród nich zwykłe robole, jak to się niektórzy mówią. Są z nich również chuligani, jak również przemytnicy narkotyków. Więc też nie można wsadzać wszystkich do jednego worka. Natomiast jako takie organizacje, które się tam stowarzyszają, jako stowarzyszenie kibiców tam jakiegoś klubu, generalnie postulaty mają spójne i między innymi to są postulaty krzepiące wiedzę o wojskowości. Między innymi głośny był baner odnośnie kibiców Legii Warszawy, który po prostu zrobili ogromny baner, w którym żołnierz w mundurze niemieckim SS przykłada broń do skroni dzieciaka. I oczywiście to nawiązywało do zbrodni, jaką Niemcy popełnili. No, tą zbrodnią to było oczywiście na wrzesień, czyli zaatakowanie Polski, gdzie nie żadni naziści, tylko Niemcy najechali Polskę. I na pewno było to głośna sprawa, ponieważ było to na meczu w ramach europejskich pucharów. Niestety nie pamiętam, kto był już rywalem wtedy dla Legii Warszawa, ale jej kibice zrobili w tym przypadku akurat piękną oprawę mówiącą prawdę. No i to się nie spodobało. No komu się to mogło nie spodobać? No komu, no? No tym, którym się historia nie podoba i niestety historia jest zakłamywana. A stowarzyszenia kibicowskie tę historię pielęgnują. Więc słuchajcie, dzisiaj z takich spotkań kibicowskich, czy z takich akcji kibicowskiej można się więcej historii nauczyć niż studiując historię. Wiem, że niektórzy z Was pewnie powiedzą, że chyba mi coś odbiło. Macie prawo do tego zdania, jak już powiedziałem, nie wierzcie mi w ani jedno słowo. Zastanówcie się, przeanalizujcie. Ja Wam mówię, co ja odkryłem, analizując to środowisko, chociaż nie wiem, czy można użyć słowo odkryłem, jako pasjonat wojskowości odnośnie tego, co reprezentują te środowiska. I z czystym sumieniem mogę to powiedzieć publicznie, dać Wam tę wiadomość. A co Wy z tym zrobicie, to już jest Wasza sprawa. W każdym razie to, co kiedyś pielęgnowała Solidarność, te idee wolności, nie dość, że przeniosły się na stadion piłkarski, to jeszcze tam przeniosła się idea polskiego bohaterstwa, która się w okresie międzywojennym przejawiała oczywiście w postaciach żołnierzy Wojska Polskiego. Niestety to nasze współczesne wojsko nie dorasta do pięt poprzedniemu wojsku. No i jak widzicie, no z tego powodu niestety wielu politykom jest w niesmak to, co robią kibice, bo przede wszystkim oni są apolityczni. Też nie ma co ukrywać, że ich poglądy w większości przypadkach to są poglądy prawicowe. Ale też mówię jasno, że na prawicy nie mają polityków, którzy byliby w stanie sprostać ich oczekiwaniom. Więc w zasadzie utrzymują swoją postawę apolityczną jak najbardziej w swoich ideałach.
No i trudno im się oczywiście to dziwić, aczkolwiek ci, którzy chcą uczestniczyć w życiu politycznym, to uczestniczą, na wyborach pewnie chodzą, nie mówią, że nakłaniają do bojkotu wyborów jakichkolwiek. Natomiast, żeby tak się określić odnośnie jakiejś tam strony, to nie ma mowy. Wcale nie uważają PiS za stronnictwo prawicowe, tak jak niektórzy mówią. No i nie do końca też są to kibice, którzy pielęgnują poparcie dla Konfederacji, ponieważ oni też nie do końca to robią. Natomiast, jak wiadomo, są nie w smak no komu. No lewice, a komu? Dlatego, że oczywiście środowiska kibicowskie to są, jak już powiedziałem, środowiska głównie prawicowe. Oczywiście osoby z poglądami lewicowo-liberalnymi też się znajdują. To nie ma znaczenia, podkreślałem. Natomiast na ogół to są jednak osoby z prawicowymi poglądami, którzy niekoniecznie popierają jakąkolwiek partię w wyborach, która jest po stronie prawicy. Oni jasno się deklarują, że żadna partia polityczna nie jest w stanie dogodzić im oczekiwaniom. Natomiast z racji tego, że jest im to nie w smak, to było przez jakiś czas duże napięcie przede wszystkim pod rządami Donalda Tuska. Ja akurat to pamiętam, jakby co, ja pamiętam 8 lat rządy Platformy. Teraz będę doskonale pamiętał 8 lat rządów PiSu, jeżeli wcześniej ten rząd się nie poda do dymisji, a nic na to nie wskazuje. I naprawdę mnie śmieszą postulaty tej młodzieży 20+, którzy mówią, że jak obalą dyktaturę PiSu, to będzie lepiej, bo lewica przejmie władzę. Słuchajcie, myśmy to już przerabiali. Więc wszystkim, którzy mnie słuchają, co mają tam okres około 20 lat, ja proponuję najpierw odrobić troszeczkę lekcję z historii nowożytną, z nowożytnej, a nie chrzanić głupoty, że jak się zmieni władza, to coś zmieni. Bo jak ktoś to powiedział, będziemy wywalać innych, żeby wprowadzić wywalonych, których z kolei wywalimy po to, żeby wprowadzić tych, co żeśmy wywalili. No i tak w koło Macieja i tak naprawdę o kant stołu to wszystko rozczaść, więc widać po prostu, że jesteście, przepraszam, ale głupimi ludźmi i naprawdę posłuchajcie ludzi, którzy pamiętają 8 lat rządów Platformy. Ale to też jest temat na inny okres, skupmy się na kibicach. Pamiętamy takie określenie, taką przyśpiewkę: Donaldzie Matole, twój rząd obalą kibole. I to się oczywiście śpiewało. Potem to oczywiście tą piosenkę użyto w Kapitanie Bombę, gdzie oczywiście śpiewano Torpeda, Matole, twój rząd obalą kibole. Więc jak widać, poszło to w eter. I tak było. I tutaj w opisie materiału mam coś takiego jak apel do całej braci kibicowskiej. Skończcie z waściami międzyklubowymi i stańcie razem do walki z Bolszewią, która toczy jak rak naszą Polskę. Precz z komulą, TVN i zaborczą, zwłaszcza jeśli teraz mamy nowego wroga w koronie. I pod tym link do filmu dokumentalnego Bunt Stadionu. Ten film dokumentalny o kibicach powstał z okresu rządów Donalda Tuska. I ma to ogromne znaczenie, ponieważ jest to film, który w tamtych czasach przez reżysera starał się odkłamać zakłamaną rzeczywistość odnośnie tych bandziorów. Okazuje się, że rząd Donalda Tuska podjął na szeroką skalę walkę właśnie z tym środowiskiem kibicowskim. Dlaczego? Czy coś im kibice zrobili, różnych klubów, bo tu jest film dokumentalny z różnych klubów, wypowiadają się kibice Wisły Kraków, Legii Warszawy, Śląska Wrocław, Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok i nie pamiętam kogo tam, jeszcze chyba z dwóch klubów jest to film dokumentalny, gdzie sobie pojeździł
i się wypowiadają na temat tego, co się takiego działo, że ten rząd jest tak wrogo do nich nastawiony. Na początku byli dość wrogo nastawieni do reżysera, ale jednak po części zmienili zdanie. I wprowadzili go w swoje środowiska. Otóż nic. Nie zrobili nic. Jedyną ich karą to były oprawy piłkarskie, w których pielęgnowali pamięć o naszych polskich żołnierzach, o naszych bohaterach, pamięć o tym, kto nas w 1939 roku zaatakował. No i ktoś by powiedział, no ale jaka to jest zbrodnia? No to połączmy fakty. Po pierwsze, żołnierze wyklęci walczyli z komunistami. Czy w Polsce kiedykolwiek dokonała się dekomunizacja czegokolwiek? Nie dokonała się nigdzie. Nawet Kościół katolicki się nie zdekomunizował. Niestety. Czy przywrócono żołnierzy wyklętych do szkoły, do lekcji historii? Nie. I dalej się stara wymazać, mimo że ta pamięć powraca, tak jak ich starali się wymazać komuniści. A na czele związków zawodowych stoi kto? Stary komuch. Odpowiedź prosta. Pielęgnowanie tradycji, kto zaatakował nas w 1939, a mówi się, że naziści i komuniści. Nie, a to byli Niemcy i Rosjanie. I to jest, proszę Państwa, historia. Niemcy i Rosja nas zaatakowali. Niemcy 1 września, Rosjanie 17 września dołączyli do ataku na Polskę, tak zwany czwarty rozbiór Polski. Więc co to jest za zbrodnia? A gdzie mocodawców ma Tusk i cała reszta ekipy? No tak, pieniążki płyną z Niemiec, a Niemcy zainwestowali w propagandę i pod tym względem są, trzeba przyznać, tym jednak mądrym narodem, aczkolwiek robią to poprzez zakłamanie historii, żeby nie zapłacić roszczenia powojenne, bo już Żydom zapłacili i mieli się odwagę powiedzieć nie, no to Żydzi sobie znaleźli innych frajerów i niestety tymi frajerami okazali się być Polacy, ale być może dlatego, że oni też sponsorują rząd, który teraz rządzi w Polsce. W Polsce przypominam, że środowiska żydowskie się dobrze dogadują z obecnym rządem, czyli z PiS-em. A przypomnijcie sobie, jak się dogadywali z rządem Donalda Tuska. Też zajebiście. Dla środowiska żydowskiego nic się nie zmieniło. Tam się władza nie zmieniła. Oni swoich mają. Swoich kupili. I tyle. Więc Niemcy zainwestowali w propagandę, więc skoro mają swoich polityków, no to trzeba ładować w zakłamywanie historii, że to jacyś naziści zaatakowali Europę, nie wiadomo skąd się wzięli, pewnie z Marsa przylecieli albo z Jowisza, tylko ja się troszeczkę historycznie nie doedukowałem, nie? Jacy tam Niemcy, Prusacy to też nie byli Niemcy, Krzyżacy to też nie byli Niemcy, więc tak jak odnośnie zakonu krzyżackiego można by było dyskutować, tak w dwóch pozostałych przypadkach jest to oczywista oczywistość, że to byli Niemcy. I jak już zainwestowali w tę swoją propagandę, na przeszkodzie oczywiście kto stanął w tym kraju? Tylko kibice. Sorry, winę tu, taka jest prawda. Tylko kibice stanęli tak naprawdę na przeszkodzie i zaczęli przypominać, że to Niemcy zaatakowali Polskę, że to też Rosjanie się potem dołączyli, czyli prawda historyczna była przekazywana poprzez chociażby oprawy meczowe, na które intensywnie, hobbystycznie różni charytatywnie się do tego dokładali różni kibice i chcieli, żeby ta prawda przetrwała. I możecie mi wierzyć albo nie, to są oczywiście moje tak jakby dokonania, których dokonałem jako miłośnik militariów, bo ja w tym środowisku, czy to narodowym, czy patriotycznym w zasadzie nie uczestniczyłem. Ja się tam powiedzmy znalazłem ze względu na miłość do militariów, miłość do historii wojennej. Nie powiem, że jestem jakimś tam nie wiadomo kim, no ale hobbystycznie się tym zajmuję, więc na pewno jak coś tam
konkretnego, na pewno jakieś konkretne źródła dotarłem do tego. Wolę już być samoukiem niż przez uczenie się uczyć, bo będę się różnych pierdół uczył, na przykład o wojnie Napoleona i kto z nim tam trzymał. No, okej, ja wiem, że to jest ważne, no ale jednak ja się wolę skupić konkretnie na Wojsku Polskim i docierać do ludzi, którzy się znają na rzeczy i od nich czerpać tą wiedzę. I dlatego też znalazłem film właśnie dokumentalny, podkreślam, dokumentalny film odnośnie środowiska kibicowskiego o nazwie Bunty Stadionów. Który jest to film oczywiście pokazany historii kibiców w okresie rządów Donalda Tuska, jak to ten rząd ich zaczął atakować. Dla środowiska piłkarskiego troszeczkę się to, przepraszam, kibicowskiego, ma to znaczenie środowisko piłkarskie, a kibicowskie to nie jest to samo. I pod rządami PiS-u im się troszeczkę poluzowało i można było sobie pozwolić na więcej. Dlatego polecam ten film dokumentalny. Tutaj jeszcze jest takie zdanie od reżysera. Bunt stadionów to nie film o kibicach, to film o Polsce. I krótki wywiad z tą osobą. Ich drugi wywiad, cytuję reżysera, to film o polskiej elicie. To są wypowiedzi reżysera. Polecam też poszukać jego inne filmy. I zobaczyć, że to nie jest ktoś, kto robi tak zwaną sztukę dla sztuki, tylko jest to człowiek, który ma jakieś ideały nam do przekazania. I to nie są, jakby to powiedzieć, informacje z palca wyssane, tylko on nie tworzy kiczu, tak? Po prostu, żeby sobie stworzyć i ktoś mu za to płaci i tak dalej. On po prostu robi to z serca, bo chce wysłać w świat prawdę, w tym przypadku prawdę historyczną, prawdę jako reżyser filmów dokumentalnych i nie robi tam swojej oceny, tylko sprawdza, jak się rzeczy mają. I takie filmy dokumentalne to ja lubię oglądać. I dlatego chciałem wam polecić ten film, bo byłem pod tego filmu dokumentalnego pod ogromnym wrażeniem. Specjalnie do tego nagrania go odnalazłem, bo przyznam szczerze, jakiś czas temu zapomniałem jego tytuł, ale szukałem, szukałem, znalazłem. I dzisiaj mogę wam to opublikować, czy wam przekazać, jakżeście jeszcze ten film dokumentalny nie oglądali. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Przede wszystkim poprzez ten film chciałem oddać również hołd wielu kibicom, jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia, które w Polsce się miały. Otóż jakiś czas temu w Katowicach zrobiliśmy manifestację wolnościową o nazwie Śląsk rusza po wolność. Na manifestacji zjawiło się ponad 5000 osób, przynajmniej u nas w Katowicach. Przypomnę, takie manifestacje były wtedy w 50 miastach w całej Polsce. I na tej manifestacji bez wątpienia zadeklarowali się, że pojawią się kibice GKS-u Katowice i wszystko wskazuje na to, że się pojawili w końcu jako gospodarze, gdzie ta manifestacja się odbyła. Być może byli również inne środowiska piłkarskie, przepraszam, kibicowskie. Nie mam takich informacji. Mogę tylko potwierdzić to tych, którzy oficjalnie powiedzieli, że popierają naszą manifestację. Jako mieszkaniec ubolewam, że na przykład kibice Ruchu Chorzów, czyli z miasta, gdzie ja w tej chwili mieszkam, się nie ruszyli tyłka. Czy też z innych klubów jak Górnik Zabrze, choć może byli, czy Piasta Gliwice. Przede wszystkim oglądam moich kibiców tutaj z Ruchu Chorzów i powiem, że choć wspieram ten klub całym sercem, dlatego że też jestem kibicem Wisły Kraków, a wiecie, Wielka Czwórka, Wisła, Ruch, Widzew i Elana Torun to taka sztama. Więc jest to troszeczkę mi na rękę, z racji tego, że jestem kibicem Białej Gwiazdy. Jeszcze pamiętam Wisłę Oresta Lęczyka,
i słynny mecz z Realem Saragossą, więc czy słynny dwumecz z Realem Saragossą. Tak, najpierw przegraliśmy w Saragossie 4-1, u siebie wygraliśmy 4-1 i po rzutach karnych wywaliśmy Real Saragossa, wygrywając je 4 do 3. Więc to była naprawdę fantastyczny wyczyn tamtejszej Wisły i od tamtej pory się narodziła moja miłość do Białej Gwiazdy. Zresztą w podobny sposób kibicuję Czerwonym Diabłom, czyli Manchesterowi United. Pamiętam finał, jak w doliczonym czasie Bayernowi Monachium wrąbali dwie bramki, gdzie Bayern chyba w czwartej minucie meczu strzeli bramkę i Manchester United wtedy wygrał Ligę Mistrzów. I od tamtej pory też kibicuję popularnie zwanym Czerwonym Diabłom. Czyli Manchesterowi United, takie dwa kluby, które moją miłość gdzieś na boisku zrodziły swoimi wynikami. No wiadomo też Atletico Madryt, bo tu jest kibice Ruchu kochają ten klub, więc też się moja miłość do Atletico narodziła. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, i ubolewam, że niestety u mnie w Chorzowie kibice chodzą w maskach, ale w maskach z niebieską R-ką. Ja nie mam nic do przywiązań barw, bo wiem, że to jest bardzo ważne, ale zamiast poprzeć Marsz Wolnościowy, to woleli sobie założyć maskę z niebieską R-ką. To się już nazywa fanatyzm i głupota. I niestety ubolewam nad tym, co się tutaj w moim mieście dzieje, bo tak być nie powinno, bo te maski tak naprawdę są planem zniewolenia. I czy tam jest niebieska R-ka, czy napis noszę, bo muszę, czy cokolwiek innego, jest to narzędzie zniewolenia, bo pod przykrywką pandemii wiele złych rzeczy się dzieje. I mogę powiedzieć hańba, hańba kibicom Ruchu Chorzów. I nie boję się tego powiedzieć jako mieszkaniec Ruchu Chorzów, jako również kibic między innymi Ruchu Chorzów. Dla mnie jest to haniebne zachowanie. I jako mieszkaniec Chorzowa, bo wiem, że to głupio zabrzmi, ale należy się pochwała dla kibiców GKS-u Katowice, bo wyszli powalczyć o wolność. A wiecie, my tu z Chorzowa to nie za bardzo się lubimy z Katowicami. Już nie będę wspominał, co myślimy o Sosnowcu, bo ich to chyba nikt nie lubi. Nie bez powodu mecze Ruchu i z takimi ekipami jak Górnik Zabrze czy GKS Katowice robią tyle emocji. Z Sosnowcem po prostu się nie lubimy, no to jest inna bajka. Tego się nawet nie nazywa już derbami Śląska. A mecz Ruch Górnik, Ruch GKS czy GKS Górnik to są derby Śląska. Zauważcie, że w tych derbach nawet się nie bierze pod uwagę Piasta Gliwice. Choć to też są derby, ale jednak nie. Dlatego, drogi Chorzowianinie, kibicu Ruchu, jeżeli oglądasz, to wiedz, że to mówi człowiek z Chorzowa. Człowiek z Ruchu chwali kibiców GKS-u, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Kocham piłkę nożną, ale wolność jest najważniejsza, ponieważ to zniewolenie prowadzi do tego, że wam już pozamykano stadiony. Ha, nie widzicie? A, zapomniałem, że Ruch Chorzów, który gra w czwartej klasie rozgrywkowej, GKS Katowice gra w trzeciej. Jeszcze kibiców puszczają. Jeszcze. Bo w ekstraklasie już nie. No to drodzy kibice, wy się ockniecie, kiedy wam zamkną stadion? Bo im będziecie grać wyżej w klasie, tym wam bardziej będą zamykać z tego względu, że to idzie w świat. Dlaczego Liga Mistrzów? Dlaczego mecze reprezentacji odbywają się bez stadionów? Po to, żeby przykryć, po to, żeby pielęgnować tę całą głupotę związaną z pandemią świra w koronie. Stadion Narodowy w Warszawie już przekształcają w szpital polowy. Podobno mówiono, że to samo zrobią ze stadionem w Chorzowie, no ale wiadomo, teraz gra tam reprezentacja, więc pewnie się to odwlecze w czasie, ale jestem w stanie uwierzyć, że to się tak naprawdę stanie, więc po to się zamyka na europejskich pucharach, nie wpuszcza się kibiców, nie puszcza się w najwyższych klasach rozgrywkowych, w poszczególnych ligach, no na razie w Polsce kibiców, żeby kłamstwo pandemiczne po prostu ciągnąć w nieskończoność. Dlatego, z racji tego, że ta wolność, która jest tu opisana
w konstytucji. To jest wolność. Ja tam nie mówię jakaś wolność kobiet, prawo do wyboru i tak dalej. Tego na dzień dzisiejszy nie ma w konstytucji. No to się ogranicza. A to, czy powinno być, czy nie, to jest zupełnie inna konstytucja. Tu jest wolność. Nawet dla was, kibice ruchu, wy się w końcu ocknijcie. Piłka nożna nie jest Bogiem. Fajnie, że nosicie te niebieskie erki. Ale nie, kurwa, na masce. To jest symbol zniewolenia. A nie symbol, gdzie macie się obnażać, który klub wspieracie. Wspierajcie, wy sobie nawet możecie na czole zrobić tatuaż. Ja wam tego nie bronię. Ja to rozumiem. Ale maski, czy to z symbolem ruchu, czy z jakimkolwiek innym, nie zrozumiem nigdy. I mówię to jako kibic. Między innymi Białej Gwiazdy, czyli Wielka Czwórca, tak? Wisła Kraków, Ruch Chorzów, Widzew Łódź i Elana Toruń. To są kluby, których wspieram. I ze smutkiem muszę powiedzieć, hańba wam, hańba. Mam nadzieję, że ten mój materiał do was dotrze i w końcu się ockniecie. Jako chorzowianin, chwała wam, kibice GKS-u Katowice, że pokazaliście klasę. Ja, być może jeszcze inni kibice też to zrobili, ale nie mam sygnałów, żeby tak się stało, więc nie będę wymieniał środowiska kibicowskie, których nie wiem, bo się pochwała należy tym, o których mam stuprocentową pewność. Natomiast w obliczu ostatnich wydarzeń też trzeba powiedzieć, że kibice stanęli na wysokości zadania. Co prawda już w maseczkach, ale postanowili powołać coś takiego jak Straż Narodowa, która miała za zadanie stanąć w obronie przed dewastacjami ze strony szalonych feministek, które nie znają wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ go nie czytały, dlatego że ich postulaty nijak się mają do tego, co orzekł Trybunał Konstytucyjny i oczywiście swoją wściekłość próbują przelać na Kościół katolicki, dewastując go, co gorsza, niszcząc również pomniki naszych bohaterów. I tutaj środowiska kibicowskie, po prostu z racji tego, że to są środowiska głównie prawicowe, postanowili bronić swoich rzeczy, swoich świątyń i pomników pamięci bohaterów poprzez powołanie Straży Narodowej i wyjść naprzeciw pomocą, żeby powstrzymać te różne dewastacje, chuligaństwa i nie dopuścić do zniszczenia czegoś, co dla nich jest świątynią. Jeżeli to dla kogoś ma znaczenie, to ja takie akcje popieram. Bez względu na to, kto co myśli, przypominam, że konstytucja gwarantuje wolność wyznania religijnego. Zastanawiam się, dlaczego feministki idą akurat pod Kościół katolicki, dlaczego nie pójdą na przykład pod meczet czy synagogę żydowską. No to sami sobie odpowiedzcie na pytanie. No i co ma wspólnego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Kościół katolicki, skoro na nim przelewają swoją złość i oczywiście idą z tabliczkami wyrażającymi, co oni myślą o PiS-ie. Nie wiem, co ma wspólnego piernik do wiatraka, chociaż mówią, że walczą o swoje macice, bo walczą o swoje macice, tak same mówią, a nie o wolność. I bez względu na to, czy ktoś popiera obronę Kościoła katolickiego, czy też nie, uważam, że jeżeli ktoś się poczuwa do takiej odpowiedzialności, ma prawo, bo konstytucja to gwarantuje. Więc tutaj nie wkładam swoje zdanie, ponieważ moim zdaniem jest to bezcelowe zadanie z tego względu, że Kościół katolicki nie stanął w obronie kibiców. Więc jeżeli oni nie mają czegoś takiego, wsparcia, To ja uważam, że się im to wsparcie nie należy. Ale to jest moje osobiste zdanie. Mimo wszystko należy tutaj podkreślić mądrość zorganizowania się tego środowiska do zaistniałego zagrożenia, co też pokazuje, że oni mają jakieś ideały. Bo gdyby nie mieli, to oni by tego nie zrobili. Co prawda to robią w maskach, żeby ich policja nie rozpędziła, ale dla nich jest to świątynia, więc skoro dla nich jest to świątynia, uszanujmy to. Szkoda tylko, że feministki tego
nie rozumieją i dlatego tutaj chciałem przedstawić stanowisko kibiców Rakowa Częstochowa, prawdopodobnie z racji tego, że z miasta, z jakiej oni pochodzą, to stanowisko jest takie, jakie inne, gdzie powiedzieli, że to jest to przykrywka do niszczenia. Materiał trwa 3 minuty. Jest to materiał, co oni oczywiście w sposób dojrzały się na ten temat wypowiedzieli, że nie akceptują aktów wandalizmu, przede wszystkim niszczenia pomników i ich kościołów, dla których, gdzie dla nich jest to, są to ważne miejsca i zgodnie z konstytucją mają do tego prawa. Ja się opieram w tym przypadku tylko i wyłącznie o konstytucję, ale to też pokazuje, że to nie są jakieś bandziory i tak dalej, tylko jednak ludzie, którzy noszą jakieś wartości ze sobą. No i powiedzieli, że to jest oczywiście stara rzymska zasada dziel i rządź i to jest wszystko spowodowane po to, żeby tak naprawdę rozbić naród, który jest już i tak mocno podzielony. Materiał trwa 3 minuty, a naprawdę niesie ogromny przekaz. Takie stanowiska oczywiście wiele drużyn zaprezentowało, a raczej stowarzyszeń kibicowskich i proponuję, jeżeli macie ochotę, to na tym kanale, tam Polish Fan, możecie sobie podnajdować inne również deklaracje. Natomiast tutaj deklaracja kibiców Rakowa Częstochowa jest jak najbardziej przemawiająca do serca, a chciałem powiedzieć, że gdybym był stronniczy, to ja bym tego nie opublikował, ponieważ w swoim życiu dostałem po gębie od dwóch środowisk kibicowskich. Jedno to było środowisko Zagłębia Sosnowiec, pewnie nie, niektórzy się nie zdziwią, a drugim to było środowisko właśnie Rakowa Częstochowa. Więc to są dwa kluby, do których mam troszeczkę taki dystans. Ale to, co to środowisko kibicowskie zaprezentowało, zasługuje na to, żeby oddać im honor. Mimo moich złych skojarzeń z przeszłości, z lat młodzieńczych, to jednak nie mogę wszystkich wsadzić do jednego worka, tym bardziej, że teraz, jak już troszeczkę dojrzałem, zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie środowiska są takie same. Ja po prostu dostałem po ryju od psycholi. A tutaj mamy wypowiedź dojrzałych mężczyzn, dojrzałych ludzi i dlatego musiałem im oddać honor w ten sposób i przy okazji swojego nagrania zwrócić na, starać się zwrócić na nich swoją uwagę. Tym bardziej, że to nie koniec działań kibiców. Wszyscy wiemy, że w Czechach i na Słowacji jest potężna walka o wolność. Podobno są tam stany wyjątkowe. Nie wiem, czy tak jest, czy nie. I oczywiście największą siłą walki o wolność, wiecie kto jest? Kibice. Kibice. Więc nie dziwcie się, że rząd boi się tego środowiska. To jest środowisko, które w razie czego zagrożenia jest w stanie w pierwszej kolejności się zorganizować i stanąć do walki. Nie Wojsko Polskie. A przynajmniej nie to coś, co my nazywamy Wojskiem Polskim, bo przepraszam bardzo, ale mimo ogromnego zainteresowania się tematem wojskowości i tak dalej, to ja tego czegoś kompletnie nie mogę nazwać Wojskiem Polskim, bo to już nie przypomina tego wojska, które kiedyś było i broniło tej naszego kraju, które zostało wychowane na ideologii oczywiście Józefa Piłsudskiego. Ocenę samego marszałka proponuję sobie odstawić na bok, bo czy on był dobrym czy złym człowiekiem, bo są na ten temat różne poglądy. To jednak zbudował wojsko jednak na ideałach. I dlatego w 1939 nasi rywale mieli problem, a potem komuniści nie potrafili sobie poradzić z kimś, kogo nazywamy dzisiaj żołnierzami wyklętymi, których się pamięć próbuje zbezcześcić i zakopać, a których pamięć między innymi przez środowiska piłkarskie wraca na usta wielu osób i tak naprawdę
nie idzie ich wymazać z naszej historii. Ale myślę, że gdyby nie kibice, to prawdopodobnie żołnierzy, o żołnierzach wyklętych byśmy się nie dowiedzieli. A przynajmniej nie to pokolenie, nie to pokolenie moje. Nie to pokolenie dzisiejsze, może kiedyś. Albo by po prostu poszło w zatracenie, więc. Dlatego postanowiłem zrobić ten materiał, żeby troszeczkę Wam przybliżyć pewną ekipę ludzi, która być może jest Wam obca. Przepraszam, chyba już zakończę. Być może macie złe zdanie o kibicach. Dlatego mam nadzieję, że ten materiał i ten film dokumentalny i to stanowisko kibiców Rakowa Częstochowa pozwoli Wam odkłamać to środowisko i pokazać o nich prawdę. Nie wiem, jakie macie zdanie o nich. Być może się nie interesujecie piłką nożną. Nieważne. Ale czas zacząć dociekiwać tej prawdy. Czas przynajmniej zobaczyć, dlaczego te środowiska są tak gnębione. Mam nadzieję, że pomogłem Wam, bo po to założyłem ten swój kanał na YouTubie, przypomnę to jeszcze raz, żeby odkrywać zakłamania. Mam nadzieję, że to nagranie się podobało. Zachęcam Was do przemyśleń samodzielnych. Posprawdzajcie rzeczy, o których ja mówię. Nie musicie się ze wszystkim zgadzać. Wydaje mi się, że wszystko, co chciałem Wam powiedzieć, to powiedziałem. Być może coś zapomniałem, no trudno. Polecam obejrzeć film Bunt Stadionu. Polecam zobaczyć wywiady z reżyserem i odszukać jego inne filmy dokumentalne. Stanowisko kibiców Rakowa Częstochowa 3 minuty. Na kanale Polish Fan są pozostałe. Dzięki, że byliście. Na dzisiaj skończę. Do zobaczenia na ponownym moim wideo vlogu. Cześć!